Cześć, człowieki! Z tej strony ulubiony, cześć świetny i zmieniony trochę Julian. Król Julian, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Król Julian Gra. I na wstępie, opiepska dla was, moi podani. Co wy sobie myślicie? Piszecie w komentarzach, że mi się głos zmienił? No i co z tego, że mi się zmienił? Jestem już stary. 70 lat mam, albo wiem dużo to. Tak więc nie możecie wymagać ode mnie więcej. Ale już niedługo, bo 1 stycznia, zapamiętajcie sobie tę datę, narodzi się mój następca. Dokładnie tak, dowiecie się wszystkiego 1 stycznia. A teraz witam was serdecznie w grze, która nosi tytuł 70 sekund. Tak, chyba tak, 70. Nie wiem do końca, ale chyba to jest 70. No, i ogólnie tutaj trzeba przetrwać bunkse i wysyłać różnych swoich tam Kryśka, Janka i tak dalej na wyprawy. Zresztą zobaczycie sami za moment. No. No i pamiętajcie, że żebym... Dobra, to ja już kliknę nowa gra. I pamiętajcie, żeby zrobić coś takiego, żebyście mnie znowu mogli zobaczyć, musicie mieć 10 tysięcy łap w górę pod tym filmem. Tak więc do roboty. No. Dobra, nowa gra, widzicie? Ja już grałem wcześniej, mądry jestem, więc ogarnę co i jak. Mamy szkolenie, mamy apokalipsę, zbieranie oraz przetrwanie. No i wybierzmy sobie może apokalipsę. Gdzieś zapasy, a następnie przetrwaj post apokalipsę. Tak, i bierzemy poziom oczywiście, że łatwy. Bo ma być łatwa, bo jestem królem. Rozpocznij! I o co tu chodzi? A, pamiętam, muszę biegać! Szybko, zbieraj no! Czym się tu zbierało? Czemu nie mogę nic zbierać? Aha, muszę się... Dobra, patrzcie, musimy zebrać rzeczy i do schronu je! Dawaj to, gruba babo, chodź! Ty idziesz do schronu, szybko! Ty, chłopcy, nie ma miejsca! Jak to nie ma miejsca? Szybko! Dopcaj się tam do schronu! Chodź tu, Timmy! Timmy Turner, szybko! Zbieraj to, zbieraj złote! Kuźwa... To nie ma miejsca, musimy przetrwać! No nie, sekundy lecą, mamy oczywiście na to 60 sekund, żeby zebrać zapasy i przetrwać, albowiem ciężko będzie to uczynić. Zonkę też musimy wziąć. Nie może zonka umrzeć, chodź zonka. Tu mamy na oknie coś. Normalnie, Adrian, fajna jesteś ty. Nie zdążę szybko, to są zapasy zupy! I wodę jeszcze potrzebuję. Halo, gdzie jest woda? Dobra, apteczka? Nie ma miejsca na nie! Ale ja jestem słaby! Szybko, jeszcze tutaj rzeczy! I karty! Będziemy mieli w co grać! Selba! A nie zdążyłem. I co się stanęło? Aha, to żem pograł, no po prostu! Cudownie! Koniec. Ktoś mnie to strzelował. Dobra, zaczynamy. Wybrałem ponownie tryb apokalipsy. I za moment będziemy zbierać przedmioty, aby przetrwać. Tylko teraz musimy pilnować czas. O, fajnie, mamy wszystko blisko. Ale rymuje, he? To jakiś język Morsa. Bla 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 bla. Powiedział, że lubi Juliana, no widzicie? A co to za maska? Dobra, bierę ją. Szybko. Zupka. Zupki chińskie muszą być. Zostaj tam. Jest jak szybko. Dawaj, pakuj tę grube babę. Pakuj ją tam. Zonę, Kryśka. Chodź, Kryśka. Da, świetnie, Kryśka. Już popacham. Ty, Bachor, Franek, idziemy. Do środka. Teraz musimy zebrać zapasy. Tylko kontrolujmy czas, bo to jest istotna rzecz. Important thing about things. Zostaj tam. Selba. Ta. Latarka. I żarcie. Apteka. Nie chcę apteki. Żarcie chcę. Nie no, kurde, no nie wierzę w to. Ty, bo mało czasu. Dobra, nie ma czasu na więcej, nie? Dobra, koniec. Więcej nie chcę. Chcę wygrać to. Jej, zdążył Franek. Zdążył Giesiek.
To chyba nam się udało. Maska przeciwgazowa. Dzień pierwszy. Tak jest, udało nam się dotrzeć do schronu. I teraz pozwólcie, albowiem co świetnym królem jestem ja, że będę czytał to, co tu jest napisane w dzienniczku. Zacznęliśmy wejście do schronu w ostatniej sekundzie przed wybuchem. O mój Boże, ale wy jesteście świetni. A mały włos? No, myślę, że o duży. Wody ledwo starczy dla wszystkich. Nie będę czytał tego, bo to nudne jest. Będziemy zmuszeni sulowo ją wydzielić. Nikt nie dostanie wody. Tutaj mogę rozdzielać wodę, widzicie? Albo żarcie. Nikt nie będzie dostawał gdzieś wody. Bum. Dzień drogi chcę. Kurde, Marius, co ty tam? Ty, bo światło przygasa. Co nam tu piszą w dzienniczku? Być może powinniśmy zająć się planowaniem wycieczek. Tak, kurwa, wycieczek. Siedzisz w schronie, bo na górze jest apokalipsa i ty wycieczki chcesz. Co nowego? Nic specjalnego. Przynajmniej tak twierdzi ten. A to jest ten chyba. Nikt nie dostanie zryć. Nie! Nie ma jedzenia. Ted jest zeski i pełen erekcji. Dolores jest pewna, że radzi sobie na zewnątrz. Mary Jane? Ty jesteś gruba, nie Mary Jane. Ty mi da radę. Ty mi wyrusy na... Aha, tu mogę wysłać kogoś. Tak, przygotować ekspedycję na jutro. Pozbędę się tej grubej, brzydkiej bahorbaby. Ty, Karaluch! Patrzcie, Karaluch! Haha! Ble, co ble, zjedźcie go lepiej. Oko! Spójrzcie na rozmiar tego czegoś. Karaluch, jesteśmy zgubieni. Ted nie pozyje długo bez picia. Jasne, proszę was, picie. Rozdzielam na wszystkich butele. Kogo wysyłamy? Groba! Wypadź stąd, bo mi się nie podoba. Grajcie się w karty, tu wam zaznaczam kolejny dzień. Piąty bodajże już za nami. Tak, teraz jest piąty. Broda im urosła już? Nieźle jest. Kimi jest grzeczny, pytanie jak długo wytrzyma. A w dupie to mam. Dobra, maszcie mi zupę. Ty gruba też i ty też, boczek, możesz się zjeść zupę. Nic tu nie będziecie. Ciekawe kiedy przyjdzie piękność wyprawy. Dalej jej nie ma, no kurna. Pić im się chce, dobra. Nie ma sprawy. Ty już tydzień to się... O, przyszła groba! Cześć groba! Co tam, grubaska? Nie mogła również z radością, gdy uchwyliły się drzwi od schronu. Mary Jane wróciła! No ja mogła zostać i zginąć. Jeden z naszych sąsiadów był dumnym właścicielem łodzi. Stary Zenda trzymał ją w swoim ogródku i nigdy nie pozwolił nikomu się do niej zbliżać. Sąsiada już nie ma. Ale łódź wciąż tam stoi. Nareszcie udało nam się ją dokładnie obejrzeć. No super zajebis. Groba przyniosła zupę, bo jakby inaczej. O, woda i radio też. Świetnie. To teraz napoję cię za to. Mas. A reszta niech dostanie wody. Dzień dziewiąty. No normalnie im się nudzi już tutaj. Dobra, mamy drugą ekspedycję. Kogo chcemy się pozbyć? No ty. Nie lubię cię, więc znowu wypadł stan. Możesz nie wracać. Dzień numer 12. Ktoś bardzo poważnie przykłada się do pukania we włas. Boimy się otworzyć, bo ale przecież mogą to być jakieś dobre wieści. Czy powinniśmy otworzyć? Myślę, że powinniśmy. Nikt nam krzywdy nie zrobi, bo ja jestem tutaj królem. Co to? Ty, Wiesiek, Krystyna, co wy ta? Umarnęli? Co się stanęło? Zbyt wiele dni bez wody skończyło się tragedią. Jak to bez wody przez na półce leży to? Gdybyśmy tylko mieli odrobinę wody. Chodź parę krapel. Dolary zmarła w nocy. Nie ma nic gorszego niż brak wody. Jimmy nie miał wyboru. Ktoś zaczął do nas strzelać jak najszybciej, zamknęliśmy drzwi.
ale jeden czy dwa stały nas drasnęły. Inna rodzina zajęła nasze miejsce, pogrozili nam, że wezmą glinę, jeśli nie zostawimy ich w spokoju. No kurwa, nie jesteśmy pewni, czy rozumieli, jak głupio to brzmiało. Ale koniec końców, to oni byli po właściwej stronie drzwi, a nie my. Spędziliśmy 16 dni pozwa w schronie. I żeśmy nie przetrwali, no. Krystyna i Wiesiek umarli. Mam nadzieję, zapędzona was, no. No i co, następnym razem się uda. Tak więc, człowieki, jeśli ten odcinek wam się spodobał i chcecie kolejny odcinek z tej gry, albo w ogóle z Julian gra, to piszecie komentarz i przede wszystkim zostawiacie łapeczkę w górę. 10 tysięcy łap i kamera wjeżdża. Dokładnie tak. Dziękuję, że oglądaliście. Trzymajcie się, cześć!